Tide of Shadow, czyli nowy event jest już na serwerach. Z nim mamy nowe pakty, nowego bossa, burzę z deszczem oczywiście, no i Battle Pass tak jak za czasów Serpent Moona. Zgodnie z tym mamy jeszcze historię, którą odblokowujemy wraz z postępem Battle Passa. Zaczynając od dwójki do piątki, potem ósemka i tak powoli kontynuujemy całą historię. Można sobie to przeczytać albo nie, nie jest to obowiązkowe. Za co zdobywamy punkty. Ucieknie co nam jest z jednym trofeum 20. Seiya o Ultimo Subriviente, nie wiem co to znaczy, ale też 20. Wygnaj cele główne 10, okradnij zwłoki łowców 8, zbadaj wskazówki wydarzenia i szczeliny 6. Złupione ołtarze, ołtarz z wraka 4, zniszczenie ołtarzu z wraka 2. Możemy sobie randomowo, jak chcemy, usunąć segment zdrowia. Załóżmy dwa razy i zwraca nam za to punkty. Możemy sobie dzięki temu też zbudować segmenty zdrowia tak jak nam pasuje, a nie tak jak nam gra dobiera. Czyli w moim przypadku będzie to w ten sposób wyglądało. Jak kto lubi inaczej, to nie będzie inaczej. Dodatkowo możemy sobie usuwać segmenty zdolności. Na przykład jeżeli mam stabilnego marksmana, a nie gram marksmanem, tylko czym ja tam gram, snajperem, no to sobie mogę usunąć snajpera. Za to zwróci mi jeden punkt i za przykład snajpera sobie bym... O, stabilny snajper, mogę sobie to zbudować jeszcze raz. Jeżeli na przykład mamy właśnie tutaj witalność, dostaniemy zwrot 3 punktów, jeżeli sobie to usuniemy i jeden gra zabiera. To jest taka opłata za to, że można to grać sobą. Z tego co widziałem, jeden łowca jest do kupienia właśnie przy tutaj. Nawet dwóch łowców. Jednocześnie wprowadzili nam tutaj samo strzelnicę. Jest strzelnica, dzięki której możemy sobie przetestować naszą broń. Także na strzelnicy możemy sobie się pobawić różnymi brońmi, pocelować, zmieniać sobie czułość myszy, na przykład jeżeli potrzebujemy. Możemy bawić się shotgunami, karabinami, miotanymi broniami, czyli bombami, różnymi dynamitami, snajperkami, kuszami, czym tam jeszcze. No wszystkim, czym się da, kurde. Także... To by było chyba ode mnie na tyle z tego filmu. Wydaje mi się, że powiedziałem wszystko. No i zgodnie z tym jeszcze niedługo pojawi się kolejny film, w którym będziemy testować wraz z kilkoma osobami event. Także wyczekujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. It ain't no